co? No to śpiewaj. Hard bass music playing in the background. Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będziemy nagrywać razem tag i razem z Kinią i będziemy odpowiadać na pytania. Będzie to best friend tag. I tak, no nie przedłużamy, zostawcie łapkę w górę i oglądamy. Więc tak, pierwsze pytanie jest: jak i gdzie się spotkałeś? No to tu jest taka historia zawiła w sumie. Znaczy pierwszy raz ja widziałam Kingę, jak leży w łóżku i chyba sobie robi zdjęcia, albo po prostu tak, leży w łóżku. To było w akademiku? 3 lata temu. 3 lata temu, tak. I to w sumie jakoś tak... No nie było wtedy jeszcze przyjaźni. Ale poznałam moją przyjaciółkę Alicję, którą bardzo pozdrawiam. Pozdrawiam ją, Rusuka. Tak. Jakie jest wasze najlepsze wspólne wspomnienie? One chyba nie są takie... I chyba nie możemy o nich powiedzieć, ponieważ mamy... Ograniczenia wiekowe na tym kanale. Tak. Jesteśmy ale... family friendly, więc nie będziemy mogły o tym niestety. Ale to była bardzo imprezowa sytuacja. Imprezowe wspomnienie. Taka sytuacja, jest impreza, jest i... Opiszcie siebie w jednym słowie. Szalona. Wesoła. Ja ciebie, a ty mnie, tak? No tak. No tak, no to szalona. No to wesoła. Zuzia jest zdecydowanie szalona. Ty jesteś wesoła, jesteś jak promyczek słońca, to są dwa słowa, więc niech będzie jedno wesoło. Wymarzona praca twojej przyjaciółki. Brak pracy. No, myślę, że to samo, że tak, brak pracy. Bezrobocie. Bezrobocie, jest... nie pracowanie, leżenie i pachnienie. Ale nie, tak poważnie, to myślę, że Zuzia wiąże swoją przyszłość z YouTube'em i to będzie jej wymarzona praca. A ja bym cię widziała... No, tak za biurkiem, z kawką, tak nie za dużo godzin. Tak, jako bardzo ważna jakaś osoba, na przykład. Szef wszystkich szefów. Dokładnie tak, szef gangu na przykład. Ulubiona marka kosmetyczna, to tak, twoja? Ja mi się wydaje, że nie masz takiej jednej ulubionej marki, po prostu różne rzeczy lubisz, różne kosmetyki. A myślę, że Zuzi to wszystko, co za darmo z AliExpress. Tak, to jest wszystko darmo. To wszystko za darmowe jest cudowne. Tak. Co was w sobie denerwuje? I właśnie chyba mało rzeczy, w sumie to nic. Właśnie o to chodzi, że... Chyba nic. Chyba nic nas raczej nie wkurza. Lepiej sobie przypomnę, tak naprawdę, tak szczerze mówiąc, to nic mnie tak chyba nie denerwuje. Nie, ja generalnie to mam tak, że... stoicki spokój. Po prostu jesteś osobą, która nigdy we mnie nie wywołuje... Tak, dokładnie. Zawsze jest... Pamiętajcie, only positive vibes i o to chodzi w przyjaźni. Wydaje mi się, że mamy to samo, że po prostu no nie denerwujemy się. No, zresztą jesteśmy podobne, zrobimy podobne rzeczy, więc to tak jakbym ja zrobiła coś, to... Tak. To cię nie wkurzam na siebie, nie? Jak mogłybyście razem gdzieś pojechać? Gdzie by to było? No gdzieś w ciepłe pewnie. Jakieś... Wszędzie, gdzie wszędzie, gdzie jest ciepło i gdzie są dobre drinki. Hiszpania, Madagaskar, nie wiem, jakieś wyspy kanaryjskie, jakieś takie o Ibizę. Byśmy mogli co nasz styl życia. All inclusive, tak. Przez wszystkie dni naszego życia. Najlepszy kawał żart, z którego tylko wy się śmiejecie. Kuce z brązu. Kuce z brązu, to jest... Nikt nie rozumiał. Nie, to jest nasz styl życia, tak, po prostu. W naszym towarzystwie tylko my śmieszymy się... Z kuców. Tak, śmieszymy się. Mamy śmieszkowanie z kuców z brązu. Tak. Komu zajmuje dłużej wyszykowanie się rano? Zuzi. Nie. Zuzia. Gdzie tam, jak wy byście widzieli, ile się księżniczka zbiera? To normalnie wasz zegarek by 2 obroty zrobił. Ale to dlatego, że tu działa, że będę rzęsy. I jej zajmuje to po prostu krócej, żeby nie makijażu, tak? To właśnie dlatego. Ale wydaje mi się tak, że dłużej się A weźmy pod uwagę na przykład wybieranie stroju. A no to tak, to. Ale słuchajcie. Makijaż to jednak jest taki bardziej dokładniejszy, profesjonalny, więc wydaje mi się, że. No, to makijaż w sumie może tak, ale tak całość to ty i tak się dłużej szykujesz. I. A, potrzebny nam jest stylista, bo my nie wiemy się w co ubrać, mam tak. Także zgłoście się jak coś. Ulubiona pora roku twojej przyjaciółki? Ja myślę, że twoja to wiosna, lato, coś takiego. Wiosna, no lato wiosna. Nie, bo nie wiem, jest mega gorąco. No właśnie, tak. A twoja na pewno... lato. Nie lubisz lato, ty się Nie. Ty się opalasz, nie mówisz, że nie. Nie. No to też wiosna. To no, za gorącym jest lato, się poce jak świnia. Ulubiona piosenka twojej przyjaciółki. Myślę, że będzie to piosenka jakaś... Samolot w samolocie.
przewozi na łakocie, a twoja będzie... Jakiś trap, na pewno trap u ciebie. U mnie trap? Mi ciężko jest wskazać jedną piosenkę, ale tak, na pewno jakaś trapowa, tak, tak, tak. Jakiś Kłębo, jakieś tak, coś tam. A twoja to jakiś Enrique na pewno. No, jakiś Enrique pewnie, jakiś... Maluma, Sergenta. Właśnie, jakiś taki... Wiecie, przystojniaka, coś śpiewa no, po hiszpańsku, tak, tak. Jak to jest korygować się z kimś, kto jest... Co, co pytanie jest bez sensu? Uzależnionym od... Że my mamy powiedzieć, że troszkę jesteśmy uzależnione? Od spania. Od spania, tak. Ale to jest właśnie cudowne, bo my obydwie jesteśmy uzależnione od tego samego. Więc jest to cudowne, bo możemy sobie razem leżeć, razem możemy spać. Razem być uzależnione. I w tym trwać. Szpilki czy płaskie buty? Płaskie, no, płaskie buty, wiadomo. My i wysokie obcasy. Nie, 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 to szpital. Szpital. To by się skończyło bardzo źle. Nie, to by był dramat, wiecie? Już by nas nie było tutaj przed kamerą. Mm. Spodnie czy sukienki? Spodnie myślę. Bo bardziej spódniczki. Chyba spódniczki, no to tak, a sukienki to tak nie bardzo. Ja mówiłam, że jesteśmy podobne, one w ogóle nie ma różni z żadnej prawie. Ulubione zwierzę twojej przyjaciółki, pies. Pies. Dziękuję. Co najbardziej sobie lubicie? To ja powiem tak, że lubię, że jak sobie wstaję, to od razu mogę na przykład przyjść się obudzić i albo powiedzieć jakąś głupotę, na przykład co mi się śniło, albo co w ogóle sobie... Jak mam w ogóle ochotę cokolwiek powiedzieć, to do ciebie idę i to mówię i to jest piękne, bo zawsze mogę ze wszystkim przyjść. No ja właśnie to samo chyba, że możemy na siebie liczyć w każdej sytuacji i możemy sobie powiedzieć wszystko. Tak. I żadna nie powie, że a coś głupiego zrobiłaś, tylko... Zawsze się wspieramy, zawsze. Może być to głupie, ale my sobie nie powiemy tego takim... Bo my się rozumiemy, bo to nie jest tak, że nie oceniamy się źle, tak. Tylko próbujemy się rozumieć, wspierać. I zawsze dla siebie jesteśmy, co by się nie działo, zawsze ze sobą stoimy murem. I no, dlatego... No to jest tak... Taki luz między nami po prostu. Tak, i nie ma... Tak jakbyśmy znały się... Jakbyśmy rozmawiały same ze sobą po prostu. Z bliźniakiem. Tak. I to jest tak, że... no my w ogóle nie kłócimy się, więc... No to jest chyba najpiękniejsze w tym wszystkim. Także takiej przyjaźni wam życzę. Komedia, horror czy filmy romantyczne? Ty romantyczne mówię. Albo komedia. Albo komedia. Tak. Horrory to komedia. Tak horrory to nie jest top trzech naszych ulubionych filmów. Ja lubię horrory, ale lubię tak średnio. Więc razem nie oglądamy horrorów. No nie bardzo. Bo ja oglądam tak. Tak. No więc. Teraz byliśmy tylko w kinie. Razem na horrorze. Blackberry czy iPhone? W ogóle te pytania to są chyba jakieś przedwojenne. iPhone. No. Wiadomo, ale ten tak jest chyba bardzo stary, czy my nie robimy czegoś, co już nikt nie ogląda? Blackberry? To się już ma. Ulubiony film? My też seriale oglądamy. Tak, my to tak oglądamy takie... Chyba nie mamy ulubionych. Titanic, o. A no to o tak, Titanic. Widzisz, że Kinga umie grać piosenkę? Na keyboardzie. To jest piosenka, którą potrafię zagrać na keyboardzie. To jest właśnie piosenka z Titanicu. No także tutaj wielkie umiejętności są, także szanujcie to. A ja nie wiem, nie mam ulubionego filmu, bo ja dużo filmów oglądam, dużo mi się podoba, ale... Nie, zależności. Macie wspólne hobby? No to tak. Tak, imprezowanie, wiksy to są wspólne hobby. Spanie, jedzenie. Tak, malowanie się. Spać, malowanie się. Wymyślanie stylizacji. Tak. Śpiewanie, tańczenie. Tańczenie, no na trzeźwo i tak, ogólnie jak tak. Wstajesz... To masz ochotę sobie potańczyć, to właśnie... To my sobie razem tańczymy, mamy zawsze głośną muzykę, w ogóle słuchamy każdej muzyki i zawsze się bawimy świetnie, więc... no, to są takie rzeczy, które robimy najczęściej razem. Czy mamy wspólne, podobne cechy? No to już odpowiedziało się na to pytanie bardzo, bardzo dużo. Jaki jest twój ulubiony program telewizyjny? No, też nie oglądamy, nie? Ani oglądasz, ani za bardzo. No chyba, że Warsaw Shore. No Warsaw Shore, Ex na plaży. No to takie same mamy, no bo tak innych to nie wiem, nie oglądasz, nie? Nie, jeszcze mamy Śluby od pierwszego obejrzenia. O, Śluby od pierwszego obejrzenia! To jest po prostu top trzech naszych ulubionych. Bardzo kibicujemy zawsze wszystkim parom. Jak pieszczotliwie na siebie mówicie? No to... księżniczko. Księżniczka. Misia, tak. Moja panno. Filiżanko! Moja panno to już jest takie, jak jesteśmy... Wobec ciebie jakieś takie wymagające. Moja panno, czegoś tam nie dopilnowała. Moja droga. Moja droga. Proszę.
No to jest tak. A teraz to księżniczko albo misia. Przebrnęłyśmy przez tak. To już koniec? To już koniec, chyba już nic. Poszło na chyba dosyć szybko, ale to dobrze, bo wiem, że nie lubi się takich nudnych filmów. Mam nadzieję, że to nie był nudny. Jeżeli nie, zostaw łapkę, a jeżeli tak, to napisz dlaczego. A jeżeli nie, to też napisz, że ci się podobało. Napisz cokolwiek. Że ja lubię czytać, lubię mieć z wami kontakt. Tak, ja lubię czytać, zawsze czytam i zawsze nawet właśnie sobie siadamy i czytamy komentarze razem, więc... To jest nasze wspólne hobby. Tak, czytanie komentarzy, tak, hejtów najbardziej. Bardzo lubię, może kiedyś nagramy taki, że odpowiadamy na hejty, to by było dobre. Albo zarapujemy. A to już nie będzie positive vibes. A nie, on nie positive vibes. Hejtów, nie. Nie, dobra, nie. To nagramy te takie... egoistyczny film o tym, jakie jesteśmy wspaniałe. Dobra. No to co? Dziękujemy wam za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej filmów z Kingą, no to właśnie pokażcie w komentarzach, że chcecie. A ja się... A my się z wami żegnamy. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.